Niedziela 30 maja, Anna Romanów, podsumowanie tygodnia, poniedziałek. Przed południem przez Bydgoszcz przeszła kulminacyjna fala powodziowa. W poniedziałek odbyło się także spotkanie wicewojewody Dariusza Kurzawy z inspektorami. Rozmawiano o zagrożeniu oraz o ewentualnych skutkach powodzi. Wtorek. W Filharmonii Pomorskiej zawiązany został Bydgoski Komitet Poparcia dla kandydatury Jarosława Kaczyńskiego. Wśród osób, które popierają byłego premiera, znajdują się lekarze, działacze Solidarności, a także profesorowie. Środa. Kapec zostanie sprywatyzowany, zdecydowała po raz kolejny Rada Miasta. Głosowanie na temat przyszłości tej spółki odbyło się na życzenie ponad 1000 mieszkańców, reprezentowanych przez byłego radnego Sławomira Młodzikowskiego. Mieliśmy w najczarniejszym scenariuszu. No i szkoda, powiem tylko tyle, szkoda. I szkoda także, powtórzę to, co mówiłem w przemówieniu, że pan prezydent nie jest skory do kompromisu w tej sprawie. Czwartek. Poseł Andrzej Walkowiak chce zwrócić uwagę Najwyższej Izby Kontroli na opieszałość Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która nie wydała jeszcze opinii środowiskowej na temat inwestycji, jaką ma być trasa ekspresowa S5. Brak tej decyzji opóźnia rozpoczęcie prac inwestycyjnych. Legendy Solidarności Joanna i Andrzej Gwiazda spotkali się w czwartek z dziennikarzami. Dzień wcześniej uczestniczyli w spotkaniu ze studentami oraz uczestnikami podwórka z kulturą. Wyliczyłem, że w stosunku, że w 98 roku spożycie mięsa było 20% mniejsze niż w roku 80, kiedy Solidarność organizowała marsze głodowe. Tego dnia zakończony został także bezpłatny kurs języka angielskiego, w którym uczestniczyły dzieci z rodzin ubogich. Kurs był zorganizowany przez Biuro Europosła Janusza Zemkę. W czwartek Rada Nadzorcza Bydgoskiego Lotniska podjęła decyzję o odwołaniu z funkcji prezesa Krzysztofa Wojtkowiaka. Zawisza Bydgoszcz przegrywa w Zielonej Górze 5-2 i tym samym kończą się nadzieje bydgoskich piłkarzy na awans do pierwszej ligi. Piątek. Radny Jan Szopiński zarzuca marszałkowi, że faworyzuje toruńskie staranie o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury i przypomina, że o ten sam tytuł stara się także Bydgoszcz. Szopiński ma nadzieję, że Bydgoszcz będzie mogła liczyć na takie samo wsparcie jak Toruń. Liczę w tej sprawie na ostrą reakcję ze strony prezydenta Bydgoszczy dotyczącą pominięcia naszego miasta w tym porozumieniu i w możliwościach korzystania ze środków Urzędu Marszałkowskiego na promocję Bydgoszczy.